Wczoraj w Fortnite była aktualizacja, która wprowadziła na mapie kilka zmian, na przykład złote głowy w kształcie Travisa Scotta oraz do gry zostały dodane nowe zadania, które swoją drogą już wszystkie wykonałem. Moim zdaniem aktualizacja jak na swoją wielkość była naprawdę mega słaba, ale miejmy nadzieję, że już 24, kiedy będzie koncert Travisa Scotta, Epic Games czymś nas zaskoczy. I mam nadzieję, że zaskoczą mnie tak samo jak dzisiaj, ponieważ dzisiaj Epic Games wręczył mi przedpremierowo skin Travisa Scotta, który mam wam dzisiaj zaprezentować. I zrobimy to nie w byle jaki sposób, ponieważ będziemy używali najśmieszniejsze emotki, jakie są do tej pory w Fortnite, właśnie na skinie Travisa Scotta. Jeżeli tego typu odcinek wam się spodoba, strzelcie łapeczkę w górę i możecie zaproponować w komentarzu, jakim kolejnym skinem mam zatańczyć najśmieszniejsze emotki. A teraz wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca z poprzedniego odcinka. Ja tobie, mordeczko, bardzo serdecznie gratuluję. Pakiet 3 skinów Marvela trafia do ciebie. Odezwij się do mnie na maila. Mail masz w opisie filmu. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, postanowiłem, że nie będę rozdawał wam skinów, ale rozdam wam coś lepszego. A tą lepszą rzeczą jest 100 zł PSC. Ponieważ w grze teraz pojawia się wiele różnych skinów, więc stwierdziłem, żebyście sobie sami zadecydowali, co tak naprawdę brakuje waszej szafce. Wystarczy, że strzelicie łapeczkę w górę, zasubskrybujecie kanał i oczywiście wpiszecie kodzik Farel do sklepu Fortnite, ponieważ konkursy są tylko i wyłącznie dla moich wspierających. Także dziękuję wszystkim za wsparcie, a teraz już nie przedłużam. Przejdźmy do oglądania. Pierwszy skin, który chciałem wam przedstawić, jest skin samego Travisa Scotta. Zobaczcie, jak on przekozacko wygląda. Powiem wam, że tutaj graficy się naprawdę napracowali, ponieważ jego włosy, biżuteria, tatuaże są odwzorowane 1:1. Przekozacki plecaczek też do niego dostałem, który się nazywa Cactus Jack. Tak on wygląda, no jest rewelacyjny. I co najlepsze, do tego zestawu kill-off jest przecudowny. Zobaczcie, to jest kill-off diamentowy Jack. Spójrzcie, jak on wygląda, jest no rewelacyjny, cały w diamencikach. Jak dobrze wiecie, Travis Scott lubi różne dziwne błyskotki, czy to zęby, czy to biżuteria, czy to, nie wiem, buty, samochody, itp., itd., zegarki. Do tego wszystkiego dostałem jeszcze jeden plecak, który nazywa się Astro World. Jest, powiem wam, rewelacyjny. Na nim znajduje się diabelski młyn. Coś takiego podobnego jak na Santa Monica Pier odwiedziłem. Kto oglądał vloga, ten wie. No i przez tą całą planetę przelatuje jakaś dziwna energia ukryta w jakimś neonie. Coś takiego. Bardzo fajny plecak. Natomiast drugi skin, który dostałem, nazywa się Astro Jack. I zobaczcie, jak on wygląda. Jordanki na nogach. Tym plecakiem no fituje rewelacyjnie i najlepszy jest ten materiał, bo ten materiał wygląda jakby płonął, ale jednak nie płonie. Coś cudownego. Wygląda, jakby się grafika zbugowała. Czy on ma edycję stylu? Tak, ma edycję stylu. Zobaczcie to. Wow, Astro Jack seria ikon. Piękny. Zobaczcie, nad głową mu latają takie jakby wózki z roller coastera, tylko że z zębami Travisa Scotta z przodu, wyłożonymi diamentami. Dziwna wiksa, ale skin w skali od niego do 10, 10. Sam Travis, powróćmy szybko jeszcze do Travisa Scotta. Sam Travis Scott też ma edycję skinu i zobaczcie, tutaj jest taki bardziej cyborg Travis Scott, gdzie spod jego skóry wystaje adamantiowy szkielet, czy jak on się to nazywał, u Wolverina. Powiem wam, bardzo ciekawy skin. Taki, no kurczę, z charakterem. Tu się jeszcze spodnie palą. Taki spalony. Terminator Travis Scott. Bardzo fajne. Spójrzcie tylko na Travisa Scotta. Jaki on jest poważny w tym lobby. Więc, moi drodzy, stwierdziłem, że będzie fajnie przeglądać sobie najśmieszniejsze emotki właśnie używając skinu Travisa Scotta. Przygotowałem kilka śmiesznych emotek i zobaczcie, jak wyszło. Od razu na pierwszy ogień idzie zaraźliwy. W sumie to jest takie normalne, jeżeli chodzi o Travis Scotta. On też się tak rusza. O nie, jak to wygląda. Kolejna emotka, bioderka w ruchu, uwaga. Spójrzcie na jego twarz. Jaką ma głupką, ma to minę. O nie. Ale no, dosyć nieźle się rusza. Przed czas na chwilę dla mima. I uwaga. O. Tak, udało ci się wejść, brawo. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, która emotka was najbardziej rozśmieszyła. A teraz lecimy z kolejną emotką. Wow, ale napiął klatę, zwariował. Teraz wam pokażę, czym by zajmował się Travis Scott, gdyby mu nie wyszło w branży muzycznej. O właśnie, moi drodzy, pracowałby w reklamie. Kręciłby jakimś kartonowym szyldem przed jakimś sklepem. Tak by to wyglądało. A tak, moi drodzy, Travis Scott zajada pizzę? Zobaczcie. Jest to bardzo rzadki widok. Tak by wyglądał Travis Scott, gdyby puszczał latawiec. A tak by wyglądał, jakby ci wyssał serduszko.
To dla jakiejś fanki. Tak by wyglądał, kiedy by dorabiał na rynku we Wrocławiu na przykład wieczorem, letnią porą. Bardzo ciekawy występ. Tak by wyglądał Travis Scott, kiedy by spadł śnieg i lepił bałwanka. Zobaczcie. Ulepimy dziś bałwana. Dawaj, chodź, zrobimy to. O kurde. Coś poszło nie tak. Tak by tańczył Krawika dla was na basenie. O. Ale te emotki są chore. O, wiem, na co wszyscy czekali, na skuterek. Tak wygląda Travis Scott na skuterku. Dokładnie na Wespie, tak się ten skuterek nazywa. A tak by wyglądał Travis Scott, kiedy by był kapelmistrzem. O nie, to się wymyka spod kontroli. A tak Travis Scott tańczy I'm a kitty, kitty, I'm a cat. I chciałby z pewnością wygryźć miałśniaka. A tak Travis Scott ci zatańczy, kiedy cię pokona. Take the L, legenda. A teraz wam pokażę, jak wyglądały pierwsze lekcje Travisa Scotta, jeżeli chodzi o muzykę. Zaczynał od ukulele. Ponoć prawda. Dokładnie ukulele w kształcie lamy. Ślicznie. Tak by wyglądał Travis Scott na księżycu. Ale się odbija. Travis Scott grający w kosza. Trafił ponoć za 3 punkty. A tak tańczy Travis Scott. Popularny taniec bananka. Strasznie gubkowa to wygląda. Travis Scott po roku w Shaolin. Powiało grozą. Travis Scott wykonujący precyzyjne kopnięcie. Uwaga! Tym razem mu nie wyszło. Travis Scott tańczący taniec. Nie wiem, połamaniec. Fajnie rusza tą głową. Travis Scott, który się cieszy, że jego utwór jest pierwszy na karcie na czasie. 100% jest jego taka reakcja. Travis Scott po 2 latach w Shaolin. Zobaczcie, jaka sztywna noga. Travis Scott tańczący taniec, najlepsi kumple. Jej, jak ja tą słyszę muzykę, to od razu mi się przypomina trzeci, drugi sezon. W każdym razie odległe czasy. A tak wygląda Travis Scott, kiedy się wkurzy. Aż mu para z uszu idzie. Travis Scott tańczący taniec kurczaka. Coś pięknego. Jaką maminę. O, Travis Scott tańczący taniec Bambika. Ty. Woo! Kozak. A tak, Travis Scott w tym roku bawił się na Sylwestra. Proszę mi tu nie śmiecić, tak? A teraz sobie zagram z Travisem Scottem w kamień, nożyczki, papier. Uwaga! Raz, dwa, trzy! O, kamień! Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy! Kurde! Dostałem w kamień, nożyce, papier od Travisa Scotta! A idź ty! Można ten skin jakoś zwrócić? Tak tańczyłby Travis Scott, gdyby był baletnicą. Z jaką gracją on to robi. Coś wspaniałego. Travis Scott budzący wszystkich na śniadanie. Travis Scott, kiedy się fochnie, bo przegrał w gierkę. No ale Jordan na nogach ma fajne. Travis Scott podgrzewający popcorn. Halo, gościu! Coś tu się pali! No! Pora wyciągnąć, tak. Nie no, spali mi gościu komputer. Gaś to, wariacie. Travis Scott skaczący na piłce lekarskiej. Dokładnie na piłkolamie, coś takiego. Travis Scott udający chorągiewkę. Uwaga, mocne. Nie mam pytań. Ale nim miota jak szatan. Travis Scott udający gada. Okej, wgryzł się w coś i uwaga. Aha.
Nieźle. Travis Scott, który miałby się za chwileczkę wywrócić. Wow. Tu mnie zaskoczył. Serio. Sztos taniec, naprawdę. Ho, ho, ho. Travis Scott, gdyby był piłkarzem. Zobaczcie, jak drybluje piłką. Doskonale to robi. Czoło, klatka, bark. Jedna kapka, druga, trzecia, kolano dookoła świata. Teraz na kark wrzuci. Jest niesamowity. A tak wygląda Travis Scott, kiedy mu się chce siku. A toaleta jest zamknięta. A tak wygląda Travis Scott w Egipcie. Nie mam pytań po prostu. Powiem wam, że mam ten taniec, ale nigdy go nie zatańczyłem, serio. O kurde, ale wariacja. A tak Travis Scott zostawia lajka, więc ty też zostaw lajka, jeżeli chcecie więcej odcinków, jak różne skiny tańczą dziwne emotki. Ja już się z wami żegnam, tu macie filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Trzymajcie się, cześć!